Jesteśmy kłaniamy się, czekamy was. Ale poczekaj, was. To cold open miało być, radzie, to nie patrz na nich, udawaj, że ich nie ma. A, to, to... No, radio, co tam Ale oni u ciebie? Są ważni. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku FOPy. Tak, cieszymy się, że z Wami jesteśmy bardzo. Radziu bardziej. <noise> Radziu zawsze się bardziej cieszy. To widać, bo to jest taki śmieszek w Gdyby ogóle. Gdyby te uszy taki, taki, zawsze mi nie przeszkadzały to... Ja nie wiem czego to się tak. Byłby to jest, podejrzane, co? jest podejrzane, wiesz jest podejrzane? Mówi się, że ludzie, którzy się zbytnio, za dużo uśmiechają, są podejrzani. Tam... Podejrzyjcie ten odcinek. Podejrzyjcie odcinek, zapraszamy serdecznie, a za chwilę zobaczycie naszego gościa nowego, fajnego. Gładziutkiego. Gładki, Pięknie jest, wygląda taki śliczny, jest taki Zazdroszczę trochę, że on tak ślicznie wygląda. No my nigdy nie będziemy tak dobrze wyglądać, bo jesteśmy od niego starsi. Tadeusz Zieliński i Radosław Nałęcz. zapraszamy. Wy nie słyszycie, ale on nam liczy. Tutaj teraz mamy w ogóle paczki. Pa paczki. To się teraz Majczan jest na paczkach. Na paczkach. Czyli Bo my taki... powitaliśmy wszystkich, ale nie powitaliśmy jeszcze Majczana. Cześć Majczan. Maj Cześć Majczan. Dzień dobry. O, prosto. To był Majczan prost... na paczkach. No kurde, Paczki to mikrofon, Dej, głośniki. Nie, tak, głośniki. Takie. głośniki W naszym slangu telewizyjnym. Tutaj. Takim w ogóle. Instrybutory nasze takie właśnie. To są takie instrybutory, w to nie wolno strzelać. A naszym dzisiejszym gościem jest nikt inny jak Łukasz Lecho czy Lechu, właściwie? Lecho. Powiedz Lecho, Lecho, tak? Lecho to się pisze z małej litery i się odmienia. A to wynika z tego, że kiedyś na scenie Quake było dużo Lechów i każdy chciał, żeby jego ksywka czymś się wyróżniała, bo jeżeli ktoś miał taką samą ksywkę, to wiadomo, jakby dwie osoby tak samo ubrane to się ze sobą kłócą i stąd każdy gdzieś tam jakiś Czyli sobie wyróżnik wyrywa. W pracy kota musiałeś poszukać tej ksywki. Tak, czasem bywały problemy, zwłaszcza na początku, były kombinacje, wiesz, z trójkami, z zerami, jak to kiedyś było tak fajnie Takie w tych czasach. tego ratloza ktoś z Zoltara. Upra. Tak, tak, tak. Widziałeś to? No. Widziałeś to ostatnio, jak, no. się, jak się próbowałem na czym? Na Square Renik się próbowałem no, zalogować zabrali. i próbuję się, za, bo te rajdery wyszły, wiesz, Próbuję się zalogować. Zoltar to wiedziałem, bo to zwykle zajęte, ale że ratlos mi zabrali? No. Znaczy istnieje Poszukali. szansa, że sam sobie założyłem też to konto. To zda zdarza ci się to też? Wiesz co, tak zdarza mi się, często mam konta w różnych miejscach i bywasz na przykład, e, myślę, że gdzieś nie mam konta, szukam tego Lecho, Lecho himself, cokolwiek, wszystko jest zajęte nagle wiesz, po jakimś czasie się, się sobie przypominam, że faktycznie kiedyś tam byłem i, I, to ty, że, i że, tak, tak, założony, że to tak. jestem ja. No, ale... Story of my life. Dobra Łukasz, ale tam pogadaliśmy sobie o kontach, ale jakby to ważniejszą historią jest twoja historia, bo ty jesteś człowiekiem, który... Jest w tej branży w sumie tak, tak, troszkę jesteś taką szaną eminencją, z mojej, z mojej perspektywy, bo mi się jakby tam gdzieś pojawiałeś na horyzoncie, zwłaszcza przy swoich sukcesach e sportowych y, większych lub mniejszych, całkiem niezłych w sumie. No oba jesteście w książce. Dojdziemy do, jeszcze do, 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 do naszych literackich <laughs> fan ekscesów. Pan serwis będzie. <laughs> e, po czym zniknąłeś generalnie ze sceny i wróciłeś do niej już, no właściwie jako pan Bethesda przez, przez długi czas. Opowiedz, jak to było na początku, skąd się wziąłeś w branży, opowiedz o tych swoich takich, wiesz, najbardziej tych, te, tej czarnej historii tajemniczej takiej tam. Co tam się działo u zarania dziejów? Wiesz co, u zarania dziejów to w ogóle ja zacząłem mm, swoją przygodę z grami sieciowymi od Fallouta Tactica. I to zawsze, zawsze opowiadam. Przez tego Fallouta poznałem ludzi, poznałem, e, poznałem ludzi, którzy grali w Quake'a i przeniosłem się jakby, z, bo wiadomo Fallout, jak, jak i wtedy inne mniejsze gry, to było takie troszeczkę podziemie, tam mniej ludzi w to grało, to nie był taki e-sport, czy nawet gry multiplayer, mm. wtedy się grało po kafejkach. Quake też była taka gra powiedzmy mainstreamowa, jak na tamte czasy i to już faktycznie, faktycznie była większa rozbudowana społeczność. Ja tam trafiłem, tylko trafiłem tam nie jako zawodnik, tylko jako redaktor, bo gdzieś tam miałem zamiłowanie do tego, żeby sobie popisywać. Ludziom się to podobało, trafiłem na FPP, potem na esports.pl mm -hmm. i to się, to się na dobrą sprawę zaczęło od tego, jak myśmy chcieli, prawda... Jo, do, dobrze usłyszałem. Fallout Tactic. Tak. To była moja pierwsza gra sieciowa. była scena jakaś w ogóle grająca w to competitive? Wiesz to była scena i to było dosyć śmieszne, bo, bo myśmy nawet międzynarodowo próbowali rywalizować, ale wtedy wiadomo, to był już. 99-2000, chyba. Wiesz. Jest, jestem już tak stary, że nie pamiętam. Nie, nie tasuj się sobie, Ale to. W każdym razie był to początek wieku i to wszystko trochę wiesz, było w powijakach. Nie, nie, nie było. Ta gra nawet nie miała takiego systemu jakiegoś tak jak BattleNet. Więc myśmy sobie zakładali pokoje czatowe na Polczacie i nazywaliśmy je BattleNet i tam sobie siedzieliśmy i umówiliśmy na mecze. Były ligi, były klany, były różne inicjatywy scenowe, które nawet wtedy, wiesz, była taka mapka na przykład zrobione jeszcze wtedy we flashu i te klany sobie rywalizowały o terytoria. Czyli tam. mieliście kampanię tak. całą w ogóle? Raz na, tydzień, raz na tydzień miało się dwa ruchy i można było te dwa ruchy wykorzystać, żeby kogoś na przykład najechać. Mm -hmm. Każdy klan miał własną bazę stworzoną i, i tak to się kręciło i to była naprawdę super zabawa i, i, i tam było naprawdę mnóstwo fajnych A ludzi. tam były mapy tylko i wyłącznie te, które były w... No w, właśnie, był editor map. Czy, czy... Był editor czyli wyście sobie jeszcze do tego wszystkiego Każdy własne, klan miał swoją bazę. Własne bazy. Jak dochodziło do tego, że drugi klan najechał na twój, na, na twój kwadracik, to toczyła się walka o twoją bazę. To mm -hmm. prawda w zasadzie nie doszło do zbyt wielu bitew, bo klany przez większość czasu kłóciły się między sobą. No jest no, tak, tak, tak jak zabieram to zabawki i do, do domu. Fora, grupy dyskusyjne bardziej, bardziej rozgrzewały ludzi niż granie, ale, ale faktycznie były takie rzeczy i to super działało. I tak jakby stamtąd poznałem ludzi, którzy grali w Quake'a. I trafiłem na tę scenę kłajkową już jako, jako redaktor, jako gracz. Tam się uczyłem gdzieś tam pogrywać w a, bo to quake'a. Myśmy, zawsze myśmy ale to grali zawsze w Nekromundę mniej więcej w tym samym okresie i dokładnie mieliśmy też taką kampanię właśnie, że mieliśmy mapę ten tylko że zwykle się kończyło tak, że po jakiejś godzinie, półtorej, któryś z nas upity już cytrynówką stwierdzał, że on ma to wszystko w i on bierze swoje zabawki idzie do domu. I zabierał swoje figurki i wychodził do domu. Kłóciliśmy się o zasady. Tutaj nie było tego problemu, bo jednak wiesz, no, gra, gra, gra była komputerowa. Więc... No, tak, no jest... Wyjście z szata czasem się zdarzało, tak? Ktoś wyjście z Właśnie, o co żeście się kłócili, opuszczasz, opuszczasz pokój. Tak w rzecz, co, tak e, e, wiesz co, w zasadzie o wszystko: o no. zasady gry, o to, że ktoś kogoś nie lubi, o to, że jakiś klan jest dla kogoś niemiły, że nie wiem, podebrano komuś zawodnika. No, myślę, że jak w każdej społeczności takie nie, to... historie... No, zgniły standardy, że tak powiem. Tak? O to... Lord Fallout jeszcze wtedy nie kłócono. To Dobra, zaczepiłeś był... już o ten bardzo ważny temat, czyli o Quay'a. Tak. Ponieważ akurat... nie, ja już wtedy byłem po ty już byłeś pokłajką. Tak, ty tak, tak. wtedy jakby wszedł w tę to, w to, w scenę, która już tam się troszeczkę okrzepła, zbudowała, wtedy to były czasy CPL-ów, To były czasy CPL-ów, to były czasy w Polsce Krogota. CPL, CPM, ehm, czyli tak. to jest dokładnie... Czy, jak, CPL to było... Separated Professional League. Professional League, a CPM to było... część Mod. Część Pro, mod. Mod, czyli... część pro, część pro tak, Wtedy był ten podział, że polska scena grała sobie na CPM-a, a, a światowa, światowa scena grała raczej na V3, czy na czyli na takim zwykłym Quake'u, gdzie się nie dało kontrolować postaci w powietrzu, mm -hmm. gdzie bronie się... Z... To było w jak 3 Arena, Dajmy, nie Quake World, z którego grałem. To już była trójeczka. To było w trójeczkę. Mhm. I tam trafiłem, tam trafiłem w szeregi redaktorów serwisu takiego, co się nazywało Q3FPP.pl. Wtedy była taka sieć serwisów FPP, która sobie tam agregowała dużo, dużo serwisów różnych grach. Był Unreal, był, na Unreal chyba tam Karmak nawet był przez mhm. jakiś czas. Był CS, oczywiście, były inne tytuły, no i ten Quake, który się trzymał. Myśmy tam się wszyscy poznali większą grupą, i z tej grupy wyewoluowało sobie potem Esports pełno naturalnie. Mhm. Kontynuuj, kontynuuj. Bo tutaj jesteśmy, jesteśmy, Wiesz, bo, bo, jest bo... kuejo, tak? Teraz. Tak, jest Ale kuejo. Ale ten esport to zawsze był przy okazji, bo praca zawodowa, pracą zawodową, a tutaj było ten. Wiesz, moment co ja wtedy. Ja wtedy byłem, tak, ja wtedy jeszcze byłem, jak dziś na to patrzę, to dzieciakiem totalnym, bo tam miałem, zaczynałem w ogóle się w to bawić, jak miałem 17 lat, i potem wiadomo z biegiem czasu się nabiera więcej doświadczenia, ale myśmy byli, wiesz, 180-letnimi dziennikarzami, tak, tak się czuliśmy, że jakby uczyli, uczyliśmy się tego na żywym organizmie. Ja pamiętam, że w moim pierwszym newsie, jakie już życiu napisałem, to w ogóle były motki. <grym> Więc ja, ja myślę, że wiele osób ma, ma, taką, w ma taką stylową historię. Ale myśmy się tego uczyli i pamiętam, że porwaliśmy się w 2003 roku na Esports.pl, bo nam brakowało takiego e-reality polskiego. Kiedyś był sobie taki tytań, pewnie to pamiętasz, taki wielki portal e-reality, który gromadził wszystkie gry sportowe i chcieliśmy, żeby coś takiego powstało w Polsce. I właśnie wtedy grupa ludzi z tego FPPP stwierdziła, że spróbujemy zrobić to sami, prawda? Już niezależnie od tej sieci, zrobimy sobie sami taki portal. Zrobiliśmy ten portal, moim zdaniem, robił świetną robotę. Ja tam odpowiadałem za Quake'a, ktoś odpowiadał za CS-a, ktoś mm -hmm. za StarCraft'a. Wszystkie gry były jakby pod jednym pod jednym parolem. I, I do tego jeszcze były turnieje, które były organizowane na tym portalu, były wywiady, relacje, wszystko było wiesz, robione. Jakby, no, był to w zasadzie profesjonalny serwis, tylko że robiony przez nastolatków, którzy, którzy nie mieli pojęcia o biznesie, nie mieli pojęcia o całej sferze organizacyjnej. No i przede wszystkim było to też robione w latach 2002 3 tak. mniej więcej, tak. czyli w czasach, kiedy jeszcze o e sporcie nikt nie myślał poważnie. A potem wiesz, powstają filmy dokumentalne, książki. Książki piszą można... o tym, tak. I Ale mówią, jakie, dlatego jakie to ja były wszędzie... cudowne czasy, a wtedy człowiek tak. siedział i nie miał za co tak. Dlatego ja wszędzie mówię o esports.pl, bo mało kto o tym pamięta, że to był jakby serwis, który przecierał szlaki dla, dla dziennikarstwa esportowego w Polsce w ogóle. To był pierwszy serwis, który jakby wszystkie gry zbierał i to, co było później jakby w pewnym sensie powstało z woli robienia konkurencji dla esports. Nie wszystko... Pewna telewizja, w której. No, była telewizja. Nie tak. skromnie powiem, że akurat miałem mały udział, zupełnie nie miała pojęcia o istnieniu takiego. Ale wiesz, co takiego. myśmy wtedy w ogóle nie myśleli o telewizji. Że... Nie no to jest, tak, no, jest jedyne. Ja to mówię, że po prostu wiesz, że potem jeszcze w e sporcie się wydarzyło, ale co, niezależnie, jakby. To A jest ciekawa historia, bo ja pamiętam e, i to, e, to jakby historia, która pokazuje, jak bardzo się zmienia branża i czego czasem nie przewidzisz. Nie pamiętam, czy to był rok 2006 czy 2007, kiedy hmm. powstawał YouTube i myśmy wtedy już pracowali wszyscy dla pentagramu dziszok. Hmm. Ja, e, Głandi, e, Maciek ŚLIWiński, i kilka innych osób. I pamiętam, że mieliśmy wtedy takie m, cykl takich turniejów, na które jeździliśmy, wrzucaliśmy jakieś tam krótkie filmiki e, na nasz kanał YouTubeowy i zastanawialiśmy się, jakby, czy widzimy w tym potencjał, tak? Czy, jakby, no bo wiadomo, myśmy wtedy byli na etapie pisania wielkich, opasłych relacji, wywiadów, e, robienia tego wszystkiego w takiej formie bardzo tekstowej i e, po iluś tam godzinach rozmawiania m, na ten temat, widzieliśmy, wiecie co, nikt tego nie będzie oglądał, piszemy dalej swoje, a pół roku później wyszli roki rojo. I się okazało, że się jednak, okazało, że jednak wideo, my nie mieliśmy racji, wideo a wideo ma rację. Tak? Więc że, to że jest... że jednak po latach trochę więcej. I umówmy się, teraz e-sport e e jest jednak rzeczą wizualną. tak? I myśmy no nie, wtedy no jakby trochę przegapili ten moment. To uczciwie przyznaję. Znaczy, że w ogóle no, sport jako taki jest raczej zjawiskiem właśnie wizualnym, a nie takim do, do czytania. Emocje, tak? no wiadomo, że to, wtedy technologia też była rzecz. na innym poziomie. Tak? No, że, to są emocje, to też było... jest atrakcyjne dla kamery, żeby to pokazać. Co prawda, są czasy pandemii i ciężko jest te emocje. Przesyłać, eee. tak jak wiesz, sobie planowali to planowali kilka lat że... temu, Słuchaj, teraz dwa dni temu. są nowe narzędzia. Tak? Dwa dni temu z jego koleżanką z pracy yy, oglądaliśmy sobie w mecz G2 vs Fanatic, rewanż. I byłem G2, G2 sprasowało Fanatic po prostu tak, że w ziemię ich wbili. Emocje jak 150. Wcale nie jest potrzebna pandemia, do tego, żeby nic wiesz. Znaczy inaczej, pandemia znaczy nie, nie przeszkadza w emocjach. Emocje zawsze tam, y, tam były. To Proszę. To znaczy, to znaczy, nie, no, w, w ogóle zależy. jakby troszeczkę zmierzam do tego, że akurat Tylko tak się mi złożyło. O taką realizację wiesz telewizyjną, jakby ten profesjonalizm, w którym no więc w... idziemy. Tak? Styl. Ta strona. Pandemia się z tym zupełnie w tym momencie już nie wiąże. Znaczy... Ale jakbyś miał tutaj w studiu gościa, który ci rzuca klawiaturą, to byś miał to. Lepiej pokazać. Ale, ale możesz mieć gościa w studiu, który rzuca klawiaturę który rzuca klawiaturą. Właśnie dlatego, że nasza branża, do tego zmierzałem, że nasza branża jest akurat wyjątkowo odporna na, na takie rzeczy, jak pandemia, a do tego e sporty jak się okazuje, to są takie jedyne, jedne z nielicznych sportów, które można uprawiać bezpiecznie, kiedy jest pandemia, bo nawet nie trzeba wychodzić z domu. To tak? na zgodę. Cały, całe tak. życie się do tego szyk, szyk, szykowaliśmy, tak? Całe życie się do tego szykowaliśmy, Łukasz. No. Tak było. Dobra. E, opowiedz jeszcze troszeczkę o swoich, o swoich osiągnięciach quakeowych, a potem o tym, jak się pojawił w tym wszystkim w bo to jest też bardzo ciekawa historia. Wiesz, co jeżeli chodzi o Quake'a, to jako gracz, to ja uczciwie przyznaję, że zbyt wielkich osiągnięć nie miałem. Tam zaliczyłem kilka turniejów jeden na jeden. To były przeważnie miejsca gdzieś tam, no, w pierwszej, drugiej dziesiątce, mhm. zależy od tego, jak, jak to tam wyglądało, ale raczej gdyby tam się zjechała cała. Czołówka, to pewnie byłoby miejsce w pierwszej 50, ale to wiadomo, lokalne turnieje miały tam swoje historię. Cały specyfikę. czas 50 najlepszych graczy w kraju. Tylu i ludu jechało na turniej, bo wiesz, kiedyś było, kiedyś cię, było cię, inaczej. Tak. Ja zawsze w ten sposób patrzyłem. E, tak, ale e, jakby m, dla mnie to co, to, co dla mnie było największym osiągnięciem w Quake'u, to to, że ja byłem przez dwa sezony kapitanem re reprezentacji Polski razem ze Stingiem z bratem, z bratem Mateusza Matroxa, bo dwóch braci Xero kiedyś na scenie Quake'a, to też była super historia. Zawsze, jak był jakiś lan, to robiliśmy zawody w ich odróżnianiu i mi się zawsze Udawało wygrywać. Tak, no tak. tak, ale mi się udawało wygrywać. Jakieś tak, przez to, że dużo miałem kontaktu z Szymonem, to gdzieś tam udawało mi się odróżniać go od Mateusza dosyć Ale tak. czy w stylu gry, czy tylko na wizualnie? Wizualnie. wizualnie. Styl gry mieli podobny, ale jednak to się dało u Mateusza pewne rzeczy wychwycić. W każdym razie ta nasza reprezentacja Polski wtedy zajmowała drugie miejsce w EuroCupie. Takich wiesz, w, wtedy EuroCup to było tak jak, teraz, tak jak teraz, może nie jak, jak i jak jem teraz, ale no były to dla reprezentacji najbardziej... To było pod Clan Base'em? Euro... Tak, Pod base tak, gdzie, gdzie nagrodą był News na Clan base tak. No bo to też, to też tak było. I myśmy wtedy, myśmy wtedy bardzo fajnych zawodników wyszukiwali do tej reprezentacji. Afka między innymi tam, tam mm. wyprowadziliśmy międzynarodowo pierwszy raz w tej reprezentacji i naprawdę bardzo fajnie to, to się kręciło i był to jedna z tych rzeczy, gdzie faktycznie cała społeczność była za nami, wszyscy tam kibicowali i, i na tych meczach się faktycznie zbierali, żeśmy Rosję z Kulerem, z kulerem i baseem pokonali, to w ogóle był szał, bo się no. nie spodziewał się Jedni z lepszych graczy Quake'a w historii. Zwłaszcza Kuler. Kuler myślę, że najlepszy. No. Tak. Można, myślę, że Kuler kontra Rafa to można byłoby się zastanowić. Zgodnie z tym, tak, tak. tak. 2010 bodajże chyba wtedy. Który z tak. nich był lepszy? To rzucamy monetą i tam, co. Skoczy, to. No, Awek też. A skąd się InfoSpeed pojawił? On się nie pojawił, on był cały czas. Bo ja W InfoSpeed sobie grałem tak towarzysko cały czas, mm, ale nie miałem świ świadomości, że w ogóle istnieje jakakolwiek scena online. Że w ogóle są jakieś zawody, że o co chodzi. Ktoś tam, ktoś tam gra kiedyś w zamieszłych czasach, jak jeszcze funkcjonowały strony, takie gdzieś się wysyłało powtórki z jakimiś rekordami, to wysyłałem powtórki jak był Info Speed Porsche na takie strony i tam gdzieś jakieś były rankingi, ale to wiadomo, to było na zasadzie takiej, że raczej, raczej była to zabawa. Dowiedziałem się, że będzie w 2006 roku na SWC turniej InfoSpeed Most Wanted. Gdzieś tam w Poznaniu, jakieś tam, tam towarzyski. Ja sobie do tego turnieju trenowałem. Ostatecznie nic, nic z mojego udziału w tym turnieju nie wyszło, bo ja na SWC miałem inną rolę, byłem komentatorem kłajka. Zresztą super to wspominam, bo to, to była jedna z moich najlepszych przygód ze sportem w ogóle ever. I do dziś trochę żałuję, że nie poszedłem w tę stronę, no ale też wielu rzeczy mogę żałować. Inna historia. inna historia. Ale potem już się w tego spila na tle wkręciłem, że jak przeszły kolejne zawody w UCG, to ja już wystartowałem się od spędu. I poznałem ludzi, poznałem Krzyśka, z którym, z którym właśnie między innymi robiłem wywiad dla Sport Chrisem z Krzyśkiem Sojką. Mhm. I on, jakby mi pokazał, um, opowiedział mi o tej scenie, pokazał mi, jak to wygląda, jak, jak to tam wszystko funkcjonuje. I mnie to strasznie wkręciło, że są ludzie, którzy rywalizują, ale z drugiej strony są cały czas jedną społecznością. Wiesz, jak to było w Quake'u czy w cs Także ta scena jednak była podzielona. Były frakcje, ci lubili tych, ci lubili tamtych. Było dużo takiej troszeczkę wzajemnej może, toksyczności może nie, ale takich gierek psychologicznych do siebie, tak? Wtedy zobaczyłem, że można jakby nie dożywalizować, to jeszcze być dużą taką rodzinką. Friend, friendship taki tam panował i faktycznie tak było. Ja tam szedłem jako, jako człowiek z zewnątrz. Udało mi się zakwalifikować do ósemki na WCG Polska, nawet wygrać jeden wyścig. Potem trafiłem na klisa, no i no i trafiłem na klisa i na tym zaskończmy. zakończmy. Ale już złapałem bakcyla i już następnego roku grałem, grałem sobie na poważnie w Carbona i w inne w kolejne edycje to jeszcze były te czasy kiedy InfoSpeed był turbo popularny kiedy był mocno wspierany było tak, dużo to turniejów było taki tak, sieciowej Nie. było dużo turniejów dużo pieniędzy jakby widać było że w to idzie, dużo dużo środków. Wtedy jeszcze były pieniądze w ogóle na rynku, tak. także. Był cybersport wtedy, było WCG, były inne turnieje, więc naprawdę było tam co robić. I wokół tego była sobie właśnie taka grupka ludzi, którzy sobie rywalizowali, się ścierali, i ja byłem jednym z tych ludzi. I ile czasu ci zajęło jeżdżenie w Inforspida? Ile jakie osiągnięcia, no, bo to wiesz? To wiesz co, no ja w zasadzie grałem, grałem tak regularnie, niecałe 4 lata. Mhm. Moje największe osiągnięcie to jest mistrzostwo Polski w 2010. Byłem czwarty na mistrzostwach świata w 2010, tylko ja cały czas jestem, czy to było osiągnięcie czy nie, bo, bo jednak y, to trochę boli, że się czwartym. Y, ale to była taka klątwa, bo na, czy na WCG czy na SWC, wszyscy polscy gracze Nitro zawsze by kończyli na czwartych miejscach. To nieważne, Chyba, że, to by... że grali w ten w Asfalta, to wtedy w Asfalta. Asfalta to, asfalcie to asfalcie tak. No, ale to tak samo Krzysiek wygrał mistrzostwo Europy, ale to był mistrzostwo Europy. A mistrzostwa świata, czy WCG, czy SWC, zawsze czy ja? Czy Nadol, czy Krzysiek, zawsze czwarte miejsce? I to, no, no, klątwa na mnie też się gdzieś tam nałożyła. I dobra, ponieważ nam się powoli już chyba tej tak, kończy to jest... czas. Jeszcze, jeszcze 3 minuty 50 sekund, ale to jeszcze mamy Bethesdę całą do przerobienia, więc cypciorkiem oh. jeszcze jak się znalazł. Znaczy to ciężko, co? No dlatego musimy się streszczać. Jak się, jak, się... Jak, jak się trafił do Bethesdy? Słuchaj, właśnie przez Quake'a znowu. Ym, dostałem pewnego dnia wiadomość od znajomego, którego pamiętam z czasów Quake'a, że Cenega szuka człowieka, który poprowadził społeczność betesdy w Polsce. Między innymi Quake'a, tak mi to wtedy mm -hmm. przedstawił. No i od słowa do słowa przeszliśmy do telefonu jednego drugiego spotkania i... Tak, najprostszy możliwy tak. ale przez pasję. Przez pasję. Przez pasję, przez, przez grę, która gdzieś tam wiesz, była w tle. No wiesz, potem jeszcze dum też się tutaj wyświetla, prawda? Nam dumnie. nie. No, <grym> tak. okay. no Fallout. jest przede wszystkim. I Fallout, i, i Quake, więc cały czas wokół tych historii betesdowych krążyły. krążyłem. No nie ukrywam, że cieszę się, że pracuję z brandami, które lubię, także to nie jest tak, że muszę gdzieś ale, tam. Ale nie jest to łatwa praca, prawda? Wiesz co? Nie jest łatwa, ale jest przyjemna. A jak wygląda ona z, z perspektywy polskiej? Z, pol, z polskiej perspektywy wygląda to tak, że jesteśmy sobie jakby tam wydzieloną, wydzieloną komórką, która jest zatrudniona w Ceneze i pracujemy sobie z naszymi odpowiednikami przełożonymi gdzieś tam, którzy siedzą w Londynie. Mhm. I mamy, jakby wiadomo, swoje, swoje jakieś tam poletko, za które odpowiadamy. To jest przede wszystkim polskie poletko, i staramy się tutaj, jakby dowodzić to, co jest, to, co jest do dowiezienia. W Czyli na przykład, ramach. premiery i tak dalej. Tak. Natomiast, jak Londyn czy Centrala generalnie patrzy na nasz kraj, tak wiesz, z perspektywy globalnej, jak, jak to wygląda w ich oczach to no na pewno rynek... Na pewno my rośniemy jako rynek, tak? Cały czas, cały czas idziemy do przodu. Mamy, wiadomo, swoje, swoje specyficzne wyzwania, swoją specyfikę, typu to, że na przykład nasz gracz jest jednak przede wszystkim pc że jednak u nas jest. Dużo pudełek, że jesteśmy bardzo oszczędni, że na przykład lubimy. Doom to jest świetny przyk przykład. Tak? My do dziś mamy graczy, którzy w klasycznego Duma się zagrywają. Tak? gdzie Ja zawsze mówię o tym: wiecie, co słuchajcie, zróbmy coś z klasycznym Dumem. No, albo nie, nie zróbmy... szukając ostatnio wasz stream przecież tak. Zróbmy zresztą. coś z klasycznym Dumem, to nie otwierają oczy tak, no bo to wiecie, no, to już jest stara gra. no Ale u nas ludzie cały czas w to grają i to ciekawi. Więc wiadomo, że jakby jak każdy rynek ma swoją specyfikę. My akurat lubimy takie rzeczy i my staramy się gdzieś tam takie rzeczy forsować, które po prostu u nas się podobają. Tak? I mamy na tyle dużą swobodę w tym, że jakby sporo z tych rzeczy udaje się gdzieś tam, gdzieś tam finalnie zrobić. To co? To takich spraw bieżących, to jesteśmy coraz bliżej Death jeszcze. <grym z> A nie, no to to w ogóle pójść ten trailer tam teraz. <grym> to zapętlamy, zapętlamy i od nowa zaczynamy rozmowę. I tak? No dobra, rozmowę, to 3, dwa, jeden poszło. To Dobrze, cześć, to Łukasz. Opowiedz nam ja. w takim razie, kim jesteś, i skąd się tutaj wziąłeś. <grym> <grym z> nie, słuchaj, ponieważ mamy już y bardzo mało czasu, bo już się nam kończy. Y to te wszystkie francuskie ładne powiedzenia. Déjà vu, Death loup. Déjà vu. Déjà Oraz Fopa, twoje największe życiowe Fopa Branżowe. Branżowe fopa. Orany. O, e, o rany? Przecież co... przygotowałeś sobie, prawda? Prosiliśmy o przygotowanie. Nie, no oczywiście. No właśnie. E, wiesz co? Moje największe branżowe fopa, to e, pamiętam, to będzie ze starych czasów. E, były takie, Był kiedyś sobie taki serwis, który się nazywał Global Gaming. Nie wiem, czy pamiętasz. karmak tam zaczynał swoją międzynarodową karierę jako szef tego serwisu. No i karmak mnie do tego serwisu zaprosił do współpracy. Bo ja wtedy miałem taką opinię, prawda? Byłem mocno wypychany do przodu, jako dziennikarz, tak dalej tak dalej. No i ja jakby przejąłem tę ofertę, zacząłem coś tam tworzyć, ale okazało się, że jakby ja nie do końca wtedy czułem tego amerykańskiego. Amerykańskiego odbiorka. odbiorcę i stwierdziłem: Wiecie co, dobra, to ja sobie będę, będę sobie na polskich serwisach pisał. Po prostu zamiast, wiesz, zamiast troszeczkę spiąć się i troszeczkę się nauczyć tego odbiorcy, troszeczkę git-gut, git to ja odpuściłem i pociąg odjechał. I to, to jest fopa dla mnie. Bo... No ja, ja bym tego nie zaliczył do dobrych fopa branżowych, bo to jednak to nie do końca, to jest twoja błędna decyzja no i postawienie na tego konia, dlatego jako fopę bym dał tutaj 1 na 10, ale. Ale wiesz, co, to, to, to tak, to, to zdarzyło ale... mi się. To, 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 to Historia sprzed półtora Roku, mniej więcej zdarzyło mi się kiedyś, opublikować, e, opublikować jakiś komunikat e, na temat premiery Rage'a na kanale Fallouta. To o, mi się zdarzyło. No i to nie widzisz, lepiej. i było na, na, na Ale pięć. to też, wiesz, bo po postapo, postapo, to w sumie pasowało, i gdyby nie obrazek, to pewnie treściowo by nawet się spinało. Ale... Pod, podciągniemy do 2 na 5. To może jeszcze ta na historia, tak, chociaż no. ze Skyrim'em. To może jeszcze coś, wy nie wiem, może jeszcze na przykład. <noise> może jeszcze jedna pętla. <noise> ujawniłeś jakąś, nie wiem, datę premiery, to pociągniemy na 2,5. Nie, wiem do czego się ale nie. <noise> Właśnie, datę premiery deslupa, może na przykład przypadkiem ujawniłeś w programie telewizyjnym typu FOPA. Nie, nie, nie to, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Nie zdarzyło ci a może ci się zdarzy. Może kiedyś. <noise> przy drugiej części, kontynuacji. Nie udało się, bo my czekamy na tego deslupa i to bardzo, to chyba najbardziej z wszystkich rzeczy. A to tak, za chwileczkę sobie, na chwileczkę sobie o tym Łukasz Leśniewski był naszym gościem. Pan Bethesda, pan Bethesda, dziękuję. pan It Speed, Czure pan Quake. Mówimy często w tym programie. Dziękujemy pięknie. Dziękuję Wam również. Dziękujemy. Czas się nasmarować, tak Czas po się nasmarować masełkiem. <grym> teraz będzie reklama. Niestety nie będzie ona tak dobra jak trailer de, ten Deja Vu do Deathlupa. Nic nie jest tak Nic dobre jest tak jak, dobra jak, Deja Vu. jak Deja Vu, i nawet Deathlupa. E, Łukasz już sobie poszedł, ale to było bardzo miłe doświadczenie. No. Chociaż nie zdążyliśmy o tych sprawach bieżących porozmawiać. Znaczy, ewidentnie brakuje nam 10 minut w rozmowach. Będziemy musieli pokombinować. Przyszłość. Jest hasło tego sezonu. Za krótkie nie rozmowy. Niedosyt, zamiast przesytu. Możemy zrobić takie hasło, na przykład zbyt krótkie rozmowy z ciekawymi ludźmi. Ty, to jest dobre hasło. Zbyt, zbyt krótkie zbyt rozmowy, zbyt rozmowy z ciekawymi ludźmi. Do, be, będziesz po prostu... Beń zafrapowany Beń człowiek od razu jest, chce zobaczyć, dlaczego ona jest za krótka. Albo tak, skniła. No. Także zostawiamy was z takim poczuciem niedosytu. Le... Zafopowany. Zafopowany, jest. tak. Jak chcecie, po prostu. Zostawiamy was w każdym razie z tym uczuciem niedosytu i przechodzimy do tematów Bieżących. Tak jest. Trochę spraw się zebrało. Oj, zebrało. Między innymi State of Play. Się Oj, zebrał. zebrał. I zaczniemy od tego State of Play, który no niestety w opinii wielu osób no nie był hitowy, ponieważ zabrakło im kilku tytułów, na które ludzie czekają, jerają. Znaczy wszystkich tytułów, na które żeśmy czekali i się jerali. Chcą zobaczyć, jaki jest etap, na przykład God of War 2, które powstaje prawda bo widzieliśmy już taki 10-sekundowy 15-sekundowy zwiastun plansze. tak tego, że można powiedzieć jakie są prace nie ma no. żadnych nie ma nic się nie pojawiło to jest, i to jest jakby też troszkę rozmowa o tym roku w świecie gier, prawda? Bo taki niedosyt cały czas, to też jest hasło, widzisz, tego roku. Tego roku? Niedosyt, Znaczy nie, ja, już mam, ja już mam dwa tytuły, na które czekam w tym roku, bardzo konkretne. Jeden z nich był teraz na State of Playu. Tak, tak, to o tym powiemy nieco szerzej, bo... bo, bo jeden jest, jeden tytuł, jest zaskakujący i może być ciekawy, zobaczymy. Hmm. Y, no ale dobra, zaczynając, zaczynając, jedziesz to może zacznijmy od tego tytułu na który czekamy chyba najbardziej te state of play bo to jest taki ekskluzyw PlayStation który też będzie dostępny na pc tak to jest, to Taki, taki ogóle... tak nie do końca ekskluzyw, ale troszeczkę. ale to też exclusive. jest zabawne bo, bo to też jest jakby kontynuacja tej rozmowy co, co słychać w PlayStation także o tym też będziemy I rozmawiać kontynuacja rozmowy co słychać w beteździe też tak. też Farn. przy okazji na razie skupmy się na tych tytułach które faktycznie zwróciły naszą uwagę tak najbardziej faktycznie te Loop, playlisty listy Loop. Ale które wpadły nam w oko, czyli Death Loop. Death. O co chodzi w tej grze? W tej e, właśnie, bo mimo trzech, trzech trailerów ludzie mają cały czas problem ze zrozumieniem, o co chodzi. To jest prosta sprawa. Na wyspie jest ośmiu, um, oni się nazywają mistrzami, nie pamiętam, jakoś to mają takie ładne określenie, ośmiu bossów. Mhm. I tych ośmiu bossów należy zabić. Problem polega na tym, że nie mamy na to dość czasu, ponieważ mamy tylko jeden dzień. 24 godziny. Tam później nasza postać jakby jak ginie, to cofa się do, w czasie do początku. Ale taki to jest dzień taka, świstaka. To jest taka forma, nie wiem, takiego też konkursu trochę. Taki, nie wiadomo. Taki, ponieważ z tego, co, z tego, co się zorientowałem, oni wszyscy mają jakby świadomość istnienia tej pętli czasu, że ginąc tak naprawdę nie giniesz. Tak i, i numer, polega tym, numer polega na tym, że po pierwsze... you <laughs> Ta nasza postać chce się wyrwać z tej pętli czasu, a po drugie, żeby się z niej wyrwać, musi zabić wszystkich ośmiu i to zabić ich właściwie jednocześnie, albo w każdym razie bardzo szybko, tak, żeby się zmieścić w ciągu tego jednego cyklu. No i oprócz tego, że musi to zrobić, czyli musi wykryć w ciągu kolejnych cykli, tak jak się uczył pan w Dniu Świstaka, nie pamiętam jak on się nazywał, Bill Murray w tym filmie. On się uczył, swy, tak, żeby stać się lepszym człowiekiem, to ty się uczysz, żeby stać się lepszym asasynem, który bardzo szybko i, i sprawnie, sprawnie wykończy i Jednocześnie do tego jeszcze mamy multiplayer, bo jest druga postać, tak, druga pani zabójczyni, która na nas poluje i ona może być człowiekiem. Więc już wiem, że będę grał w to na przykład z moją lepszą połówką, która będzie na mnie polować, ale może być to też bot po prostu. No tak, i czyli celem kontrolowany przez SI. Tak, SI. AI. A, FI, FBI. SI albo AI. No, Jak jeszcze zdasz, dobrze brzmiące angielskie słowa? FBI, CIA, NSA. I... I blokada na YouTube. tego blokada na o, I I pięknie. Oh, it's in the game. It's in the game. In tak game. Więc krótko mówiąc, dzień świstaka połączony z e, Dishonored. Najbardziej, no bo to zrobione przez Arkeni, tak, oczywiście. Tak. Z taką stylową, mocno bądową utrzymano w latach 60. tych powiedzmy. Tam jest w ogóle jakiś taki miszmasz, że oni właściwie przejechali od lat 30. Tak, po trochę te Właściwie tam wszystkie po prostu te epoki są zawarte i też e, czytałem kilka tweetów ludzi odpowiedzialnych za tę grę, że właśnie temat bądowy nie jest przypadkiem. Nie jest przypadkiem. Że jakby klimat bądowski i też lokacje, wyspy na przykład owcze, gdzieś tam te historie były źródłem inspiracji przy okazji kreacji e, tego świata. Znaczy ja mam nieodparte wrażenie, że głównym źródłem inspiracji, jeżeli chodzi o gameplay, to są filmiki youtube'owe niejakiego Stealth Gamer BR. To jest taki brazylijczyk, który niesamowicie dobrze gra w Dishonored i między innymi współpracował z Bethesda, a przynajmniej z Arkane przy promocji dodatku do drugiego Dishonored, czyli to się nazywało Death of the Outsider. I on po prostu nagrał fantastyczny gameplay, w którym przechodzi jeden z poziomów, robiąc takie triki, jak właśnie jak widzimy na trailerze Loopa. Czy generalnie możemy to zakwalifikować? Do takiej skradanki, tak? Ciężko powiedzieć. To Shooter, będzie troszeczkę strzelanina, trochę skradanka, trochę gra logiczna, która będzie właśnie polegała na rozkminieniu tego całego cyklu i, i, i zlikwidowaniu tych ośmiu, ośmiu bossów. Z przepiękną piosenką. Oj, przepiękna. Jest Naprawdę, zobaczcie trailer, puśćcie sobie piosenkę, bo jest, jest, jest jedna, z, jak to powiedział nasz wspólny kolega Przemek Pawełek, którego z, z tego miejsca pozdrawiamy. Od czasu ostatniego Bonda nie było tak dobrej bondowskiej piosenki. ba, to jest jedna w ogóle z lepszych bondowskich piosenek, jakie, jakie powstały, moim zdaniem. Mimo, że nie z jest Bondy i zrobiona specjalnie do jej słupa. Więc to ten motyw takiego, e, t, e, takiego końca życia albo śmierci, która jest jakby w mechanice, czyli takiego rogalika, właściwie mm -hmm. powraca w returnalu. Bo to jest kolejny tytuł, który był pokazany podczas State of Play, chyba nawet pierwszy. I chyba największe zainteresowanie wzbudził z wszystkich. Tak, taka stylówka kosmiczna, jakaś planeta, wiesz, kobieta, samotna astronautka, mhm. która gdzieś jest y, wrzucona w jakąś taką e, alternatywną rzeczywistość. Taką i... dosyć oniryczną, można powiedzieć. Tak. tak jak I... senne mary wygląda. To jest taki tytuł, który ze Zwiastuna na Zwiastun wygląda coraz lepiej i faktycznie budzi coraz większe zainteresowanie. A po ostatnim Zwiastunie ja mam twarde wrażenie, że to jest po prostu Risk of Rain, tylko że z bardzo ładną grafiką, czyli jest to taki klasyczny ro Roglight, tak? mm. czyli gra, w której za każdym razem, kiedy giniemy, zaczynamy od początku, ale zatrzymujemy pewien rozwój postaci. Ee, mechanicznie też troszeczkę mi przypomniało Risk of Rain. Risk of Rain jest właśnie taką strzelaniną, w której klasyczny rogu tak, że wypada coraz więcej potworów, przechodzi do kolejnych biomów, zbierasz brońki. E, zatrzymując oczywiście jakiś tam też progres na, na później, bardzo podobno, pod, podobnie gameplayowo wygląda. Tak, tak, duże potwory, dużo daszy, jakieś strzelanie, tylko tutaj masz grafikę AAA, tak? piękne efekty specjalne, taki tak wiesz, I PlayStation tutaj, 5. Jakby ginąc, uczysz się tej planszy, tych potworów, dlatego kolejne przejście będzie łatwiejsze. E, tam plansza zdaje się, że jest generowana e, proceduralnie? proceduralnie, znaczy za każdym razem trafiasz na inny, mm -hmm. do innego świata, no i znowu, to jest takie bardzo roguelite'owe. Ja się jaram z jednego powodu. Nie ma za wielu. To, jest, to nie jest triple to jest double Tak mi się wydaje, że to nie jest jednak produkcja tam za, za te największe pieniądze. Ale nie było jeszcze roglajka czy roglajta zrobionego na takim poziomie technicznym, tak? z taką grafiką, z taką oprawą i z takim wsparciem też wielkiej firmy. Bardzo mi to ciekawi. Koniec kwietnia, z kolei deadloop idzie gdzieś tam pod koniec maja, także będzie niecały miesiąc, żeby sobie będzie, będzie tak, będzie ciekawie. Ja jeszcze, ja jeszcze sobie wynotowałem Sifu. Sifu, czyli nowa gra twórców Absolvera, tym razem już chyba bez Devolvera. Także jeżeli, jeżeli jara was kung fu fighting <gryś> i generalnie kung fu... Wygląda to gnialnie, natomiast ja mam jedno, jeden straszek, ponieważ Absolver był grą bardzo zamkniętą w animacjach, on był bardzo taki nie... To było takie kamień, papier, prawda? Bardziej niż fighting game w klasycznym znaczeniu, znaczy inaczej. Tych kamieni, nożycy, papierów było mniej niż w normalnym fighting game. Bo normalne fightingi to też jest, umówmy się, prawda, że ty musisz wybrać odpowiedź na, na, na cios przeciwnika i jakoś zareagować. Tylko w absolwerze to było bardzo takie uproszczone, można powiedzieć, już tak bardzo systematyzowane. Była mała różnorodność tych ruchów, przez co gra się stawała dosyć może nie wtórna, ale czułeś, że byłeś taki skrępowany tym systemem walki. Ja przynajmniej takie miałem wrażenie. I troszeczkę się boję, że w Sifu będzie to samo. Więc wygląda absolutnie fantastycznie. No. A jeżeli jesteśmy przy wyglądzie, to kina to jest rzecz, która wygląda. Jak, naprawdę wygląda? Jak, jak, jak powiedział wąziu, pik, pixarowe Dark Soulsy. No. I to prawda, to są pixarowe Dark Soulsy. Przyszliśmy ten stworek z oczkami przecież. To prawda, i to są takie stworki, właściwie, które się nazywają Roty, i e, tych stworków jest więcej. Właściwie masz taką całą bandę Rotów, e, której możesz delegować zadania. I to trochę przypomina grę Shigeru Miyamoto, e, całą serię Pikminy. Pikmin. Bo na tym właściwie Pikminy bazują, że buduje się jakby całą taką komandę takich dziwnych stworków. Powiedziałeś, że bardziej Overlord. I, I każdy z nich ma jakieś tam jeszcze swoje umiejętności. Pamiętasz Overlorda? Pewnie tak. Jak to jest taki, co miałeś takiego pamię... złego pana, który wygląda jak Sauron, chodził z, takim, z taką buławą czy toporem, pani i biegały za nim gobli, gobliny mm -hmm. i wysyłałeś te gobliny do walki. Mm -hmm. Pamiętasz to? Tak, tak, to tak. Mi się wydaje, że to jest gdzieś w tę stronę troszeczkę. Tak? Plus, no oczywiście, solsowy system walki. Jest taka oczywiście cała historia wokół tego stworzona, taka właściwie baśniowa otoczka, że, 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 że ratujemy naszą krainę, pokonujemy jakby kolejne stwory, kolejnych bossów, żeby oczyścić planszę, żeby znów było kolorowo, pięknie i radośnie na świecie. No i jest prześliczna ta gra, jest absolutnie się... graficznie, jest zjawiskowa, ten Pixar tam został dobrze, dobrze pociągnięty, bardzo czekam, Chcia, chcę zobaczyć, chcę wierzyć w to, że ta gra będzie tak dobra, jak wygląda, bo się boję, że może być nie, nie dowieść jednak gameplayowo, że to jest I tylko... Wiesz, fajnie, że masz tutaj, wiesz, jakąś kobiecą bohaterkę, Prawda. taką, wiesz, fajną, charyzmatyczną dziewczynkę jako taką postać, która jest, wiesz, głównodowodząca. Ja się tak. zidentyfikowałem. Z Pierwsze skrzypce, ja również razem się z z z z bardziej się z rotami zidentyfikowałem. Z dzieciarnią będę grał. Chciałem, chciałem być taki cute, bo wtedy wszystkie laski, dla co na ciebie. Jakiś, mam, taki... mam kolejną grę, wiesz, na PlayStation, którą mogę PlayStation. zagrać sobie z dzieciakami, bo teraz wiesz, ogrywam bardzo namiętnie boja. Wiesz, jak została podsumowana przez jedną z moich widzek, wiesz, którą widzkę, tę widzkę, widzkę. przez tę widzkę została podsumowana ta gra? UW. 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 UW, wiesz co jest uwu? to jest UW? To jest taki, że cute. Tak, no, Uwu. To myślałem się, że to... Ale to tłumaczę, bo nie wszyscy są. Jak tak, kładasz usta w ten sposób. Biegli, nie wszyscy są tak biegli we współczesnym, we współczesnej memetyce, we współczesnej tak, jak my, jak my, prawda? Niby bumerzy, ale proszę, UW znamy. XD. Okej, okay, to jeszcze tak przy okazji tego PlayStation. Gry ekskluzywy z PlayStation trafiają na PC. Dead Stranding trafił, Horizon Zero Dawn trafił. Kolejne tytuły są zapowiedziane. Day's Gone na pewno już. Oprócz wiemy. tych premier, mhm. które też będą miały swoje PC-owe wersje. A Spider będzie? Nie. Właśnie, mówi się, że Day's Gone na 100%, mhm. i że jeszcze no, w najbliższym czasie, może w ten sposób, bo nie wiadomo kiedy to. God of War oglądacie. stary. Może na już przykład. jest dostępny. <noise> God of War to ja bym zagrał na PC. Natomiast God of War gdzieś jest znakiem zapytania, cała seria Uncharted. No hmm. i Spider-Man oczywiście, nie? To jest. Ale bym gra... Nie musiałbym kupować PlayStation już zupełnie. <noise> to jest wiesz, to jest taka historia. I teraz pytanie, właśnie, czy to jest jakby pójście drogą Microsoftu, czy może jednak odpowiedź na dostępność taką, a nie inną nowej generacji. Czy w ogóle to, że To jest ciekawy wątek. Nie ma sensu robić kolejnych generacji, bo to wszystko jest jedno, wiesz. I znaczy, to samo zamknięte, tylko w innej obudowie. Znaczy mi się wydaje, że oni po prostu stwierdzili, że skoro mogą sprzedać więcej kopii na pc to dlaczego tego nie robić? Nie wy... mają dobre gry. Prawda? Mają dobre gry. Są to gry na wyłączność, które, które jednak ludzi ściągają. E... Oni w ten sposób trafiają do tej wielkiej grupy ludzi, którzy mają pc lub Xboxy. A właściwie PC, -ty. mniej Xbox, ale PC są inaczej, są w infrastrukturze Microsoftowej, tak, i nagle mogą sobie tam sprzedać po prostu gry. No to dlaczego tego nie robić? Sprawdzili to na Horizonie, sprawdzili to na e, Death Stranding. Na Death Stranding. E, bardzo mi się podobało w oświadczeniu, że e, ponieważ gracze PlayStation nie, przyjęli to bez zdenerwowania, tam było taki fragmencik o tym, że gracze, PlayStation, i gracze, korzyści, że i to... gracze tak, przyjęli to bez zdenerwowania, czyli nie w kur Przepraszam, o jest to, że tak, nie zdenerwowali się o to, że, e, że ich gry na wyłączność trafiły na, na, na PeCety. No gracze PeCetowi przyjęli te gry z radością, no bo wiadomo, mogą sobie pograć. To jest marka, to jest jakość. Dotąd były niedostępne. Świetna historia. E, więc dla mnie to jest bardzo fajny ruch. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo w, przynajmniej w część tych gier, no, teraz nie mam PlayStation 5, więc w ogóle bym nie zagrał. A z drugiej strony, ja czasem mam tak, że wolę siedzieć przy PC i grać w grę na, na, nawet na, na, na padzie, i, i ten ale u siebie w pokoiku, a nie na. W ogóle na, na nam się, na zobacz, taki dosyć duży odcinek zrobiło PlayStation, bo tak na dobrą sprawę, sporo tych newsów z tego świata, tej konkretnej konsoli do nas dociera, bo jest jeszcze sprawa PSVR. E, czyli jakby gu, e, gogli e, nowy gogli no ja tylko jeden mają kabel być w nowej wersji mają mieć tylko jeden kabel I ja mam więc to taką wielką nadzieję że to pójdzie jakby w stronę e, takiej ergonomii questa Szczerze mówiąc, oczulusa, o tak mhm. zwanego, że to jednak pójdzie w tę stronę, że ten hełm nie będzie ważył. Dostałem stałem na urodzinki od wiesz, mojej nie, będzie, nie będziesz się kręcić po prostu w kablach, a podłączenie wiesz, całego zestawu nie będzie wymagało tutoriala w internecie, bo niestety ta pierwsza generacja była trochę skomplikowana. Ja wiem, że to się podłącza, załóżmy raz, tak, że nie trzeba. Właśnie nie, poczekaj. Ale to, 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 to męczy. Podłączałeś, tak? ta podłączałeś w ogóle wiary do komputera? Do wiary do komputera tak. Czyli wiesz ile to było chrzanienia z... nie mówię o kuluś kwestii oczywiście tylko mówię o starszych tych których trzeba było porostawiać czujniki No Jezus to jest masakra no. to jest masakra i w porównaniu z tym to już PSVR w swojej pierwszej iteracji w swojej Ale, pierwszej wersji już kamerykę. był tak, ale okay. już było to prostsze. Ruszki. Miałeś podpisywane wszystkie pięć, pięć tych... Nie, mogłeś grać na padzie zwykle. Nie, nie tak, 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 tak. różdżki albo padzioszek, tak, tak. Y Miałeś na kabelkach cyferki, co w co. Je okay. Nie dało się... Było to Dawne. idiot idiotproof, nie dało się tego źle podłączyć. Ale mimo wszystko, wiesz... Liczba tych nie, no, To było strasznie upierdliwe, mi się nie chciało tego podłączać. Za każdym razem to było strasznie dużo pod, pod, podpinania. Natomiast sama technologia była dobra. no To, była, to, było, to było jedno z najbardziej przystępnych i najfajniejszych wiarów w tym momencie na rynku cenowo. i cenowo miażdżyło absolutnie konkurencję. Do tego miało naprawdę niezłe, i ma nadal cały czas niezłe gry, więc mm. to nie jest dla mnie zła technologia. Cieszę się, że je upraszczają. Cieszę się, że to streamlinują, bo to jest chyba oprócz questa, który rzeczywiście i kosztuje tyle, co konsola, i, i jest bez kabli, i jest jakby bardzo taki. Użytkowable, że tak powiem, to to jest dla mnie drugi najprostszy i najbardziej przystępny system wiarowy na rynku. I taki ma największą szansę dla mnie na to, że może wprowadzić właśnie wiary bardziej, jakby je spopularyzować. I... I że skorzysta z mocy PS5. No i skorzysta z mocy PS5. Tak? W, w, w odróżnieniu od rozwiązań walwowych, na mhm. przykład, gdzie po prostu zestaw to jest, nie wiem, 5-6 tysięcy. I właściwie jest na to, bo wiem, wiem, to będzie bardzo duże i bardzo ryzykowne, co powiem, jedna gra. <grych> czy znaczy, wiadomo, że jest ich więcej? No trzy. Ale wiesz, Half-Life, y, Alex, tak? No nie, no, jeszcze Beat Saber. Który gdzieś tam sprzedawał. Jeszcze nie, Be Beat Saber i jeszcze ten. A gra o strzelaniu. Arizona, Boneworks, tak? Arizona Dream. Nie, Bone to jest moja, to, ale to nie jest wielki sukces wierowy, ale Arizona Arizona zombie, Arizona Dream, Ari... coś tam z Arizoną było. I to jest też gigantyczny sukces, właśnie no, tak. strzelasz do zombie po prostu. To jeszcze jedna, ostatnia taka wiadomość, związana z PlayStation. PlayStation. To jest Jim Ryan, e, który jest szefem e, całej firmy, który powiedział, e, że w japońskie, japońskie gry nie przynoszą jego zdaniem już wystarczających zysków, więc ostatnio zamknęli Sony Japan Studio. Czyli wiesz, dużą markę, tak? Markę, która no, stoi między innymi za Bladbornem z From Software. Tak? No tak, tylko że From Software nie zniknie jakby to można liczyć, że wiesz, że oni sobie poradzą jako first party po prostu takie, które będzie związane. Nie musi być podsony, żeby sobie poradzić hmm. na świecie w tym momencie, zdecydowanie. I to może o tych wielkich pieniądzach jeszcze zdążymy Tak, mówić. pogadajmy. Lubimy rozmawiać o wielkich pieniądzach, lubimy wielkie pieniądze, no mimo że Po prostu znamy się mamy, na tym temacie najlepiej. Znamy się na nim, bardzo lubimy, tak. znaczy znamy się na mówieniu. Znamy się o Smarujesz chlebek, pokaż. A, tak robisz. Prawda? Oczywiście, że tak. Tak, Wychodzisz Masełko. Tak. Smarujemy masełko. Smaruj. Generalnie jest lista najbogatszych Forbes. Kolejna edycja, ponieważ lista jest y, tworzona chyba od 2004 roku. I bez zaskoczeń coraz więcej nazwisk jest giereczkowa. Właśnie. Na liście Forbesa mamy 69 miliarderów. Poczekaj, się... poczekaj, 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 poczekaj. Zatrzymajmy się na tym ilu. 69 miliarderów. Takie tutaj informacje. Naprawdę nie mogą być ich 70 albo 68, tylko musieli 60. 69 na, na specjalne życzenie. W porównaniu z ubiegłym rokiem wartość aktywów biznesowych kontrolowanych przez 100 największych polskich przedsiębiorców zwiększyła się o 34 miliardy i przebiła 210 miliardów złotych. Czyli zarobili w trakcie pandemii. To cieszę się bardzo, że no. zarobili. Tak. Nie wszystkim się to udało. I w pierwszej dziesiątce e, załapał się człowiek ze świata gier. Tak, jest to Paweł. E, jest to pan prezes z bardzo ciekawym zdjęciem w swoim biurze. Aś ty kurde, żeś tutaj podrzucił od Jak razu szczurka. O tym zdjęciu, to... Nawet nie szczura, tylko geparda, żeś o tym zdjęciu, to ja już będę pana Pawła, którego oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, bo i, i chcemy gadać tylko o tym oczywiście, ale to zdjęcie z gabinety jakoś tak mnie zainspirowało. To ja wiem, że to jest dzieło sztuki, że to jest stworzone przez fotografa, ale to musi robić wrażenie. Kiedy mnie tam zainspirował tego? parę innych tematów, akurat w przypadku tych tak, 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 około, około tych jest... landowych Pan rzecz, Paweł nie? ma 4 miliardy, ponad 4 miliardy na koncie, co daje mu dziesiąte miejsce na liście najbogatszych... Chciałbym, ruch. chciałbym. I to jest wzrost z 3 miliardów do 4 miliardów. Także udało się przez rok ten miliard jakby dokoptować. Kurczę, do no, to jest szansa, że słuchaj, kiedyś tego inglata skończą w końcu. No, no to, to stać drugą na część, prawda? Natomiast na miejscu 11 jest pan Marcin Iwiński. Też znana ,7 postać. 7 miliarda. Na miejscu Piętnastym pan Michał Kiciński, mm -hmm. również kategoria gry komputerowej. Aczkolwiek to już bardziej bym powiedział telekomunikacja i tak ezoteryka. O. No i takie technologie, które nie przeszkadzają. No mówię, to, 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 telekomunikacja ezoteryczna. No. To Halo? bardzo ładne określenie. To jest majątek wyceniany na 3 miliardy złotych. No i mamy jeszcze kilku, kilku zacnych ludzi, bo mamy też pana, Krzyś, pana Piotra Nielubowicza jeszcze z tej samej grupy. To jest 26. miejsce, to jest miliard osiemset. Mamy też prezesa Adama Kicińskiego, 68 miejsce, to jest miliard. Hi hi, załapał się na 68 i za 69 jest? Krzysztof Kostkowski i Michał Kojecki to są z kolei właściciele akcji Playway, miejsce 27. A widzisz, miliard myślałem, że 34. idziemy w dół i że będą na 69. To, tak, tutaj nie poukładałem, przyznaję. Jest pan prezes Ten Square Games, mm. Maciej Popowicz, 43 miejsce, to jest miliard 300. No, i mamy jeszcze Sebastiana Wojciechowskiego, prezesa e, i e, większościowego akcjonariusza People Can Fly. Mm -hmm. 61 miejsce. To skoczy niedługo, bo jednak Outridery przewidujemy. Ponad miliard. Się. Kończymy w takim razie na dzisiaj. Do następnego tygodnia. Proszę. Do następnego tygodnia. Koniec Jezusa. zdjęć. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.